Za górami, za lasami istnieje mała zatoka. Zatoka, której zagęszczenie wysp jest tak ogromne, że są one ułożone niemalże na kupę. I to właśnie dzięki temu rzadkiemu zjawisku geologicznemu owa zatoka otrzymała jakże wdzięczną nazwę Zatoka Kupy Wysp. W Zatoce Kupy Wysp umiejscowiona jest jedna bardzo, bardzo wyjątkowa wyspa. Wyspa Kloca. I to właśnie dzięki tej wyspie będzie ta historia. Historia wydalenia dwóch zacnych niewiast na wyspę Kloca. Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Ze mną jest oczywiście moja córka kamerzystka Młoteczka. Ja wam zaraz pomacha łapką. Machaj łapką, suto. Ołano! Tak, w ogóle... kolejny odcinek wyprawy na wyspę Kloca. Tak, dzisiaj najpierw idziemy zebrać zboże. Kamerzystka, ruszaj duchcia. Tak, idziemy zebrać zboże, po czym idziemy szukać jakiś jaskiń. Gdyż dlategoż, ponieważ... A mieliśmy tu zrobić większą farmę, ale to może... Może gdzieś pod koniec odcinka albo... No zobaczymy, w każdym razie słuchajcie. Idziemy sobie zaraz na jaskinie i trzeba by wam było coś wyjaśnić, gdyż teraz przez pewien czas odcinków nie było. Gdyż wiadomo, jak w każdej telewizji mamy... No chodź tu. W każdej telewizji mamy... Idziemy w tamtym... Kamerzysko. Ready? Idziemy tam. Tam idziemy, tam. Ogarniasz to? Jak ty suczu jesteś? Ogarniasz? Tak? Tak. A czekaj, Radełka nie... Radełka? A nie, ważne. Oj! Słyszałam wybuch. Kamerzystka, żyjesz? Żyję, dobra. Złego diabli nie biorą. No! Tak, my miałyśmy wakacje, wywieziono nas z wyspy Kloca na miesiąc praktycznie. Musiałyśmy sobie radzić bez tej jakże zacnej miejscówki. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, dostałyśmy lepszą kamerę. Dostałyśmy kamerzystka, nie? Kamerzystka. Interaktuj ze mną, no. Dostałyśmy lepszą kamerę, więc są zoomy i tak dalej. Kamerzystka ogarnia zoomy. Mam nadzieję. Tak, dobrze. To lecimy dalej. Ubijemy kurczaka, bo białko zawsze musi być. Tak, parę osób się dziwiło, że kamerzystka jest bardzo wytrzymałą osóbką, prawie że nieśmiertelną. Ja wam to muszę wyjaśnić, że to jest po prostu, wiecie, to jest cholernie niedobra baba, a złego diabli nie biorą, więc ona jest praktycznie nieśmiertelna. No taki już live. Nie, kamerzystka? Tak. Ale idziemy dalej. Tutaj coś mamy, o. Oj, 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 kamerzystka, uważaj na siebie. Ale dobrze, mamy tutaj co wydobywać i to też będziemy robić. Tyle, że ja nie mam ani łopaty, ani nic, no ale dobra. Ale powydobywam sobie. Kamerzystko, ogarniasz to? Gdzieś ty jest. Wow! Tak, ogólnie wydobywamy dzisiaj. Nauczymy się wydobywać. Przecież, aby przeżyć, trzeba wydobywać. Zwłaszcza na wyspie Kloca. Która jest tak dość niebezpieczna. Powiem wam, że nasza kamerzystka jest cholernie cicha. Zaczynam się martwić. Kamerzystko, przecież pamiętaj, że to, że oni cię nie słyszą, to znaczy, że nie możesz do mnie gadać. Nie, wystraszyłam tu dziewczynka. Kamerzystka właśnie stwierdziła, że nie chce mnie rozpraszać. Ha, dobra, tu nic nie ma. I sam obszar dziurka. A my będziemy się kopać w dół. Kamerzystka poszła won! Ale usłyszałam dziwny dźwięk, ja nie wiem czego było słyszeliście, bo... Słyszeli czy nie słyszeli? No, czyli... Że tutaj się dziwne rzeczy dzieją na tej wyspie.
na tym cudownym archipelagu. Wyspa Kloca, archipelag Kupy, jeśli ktoś nie pamięta. I co, i tu nic nie ma? Kupy wysp, tak, przepraszam. Dobrze, że moja kamerzysta tutaj ogarnia takie geograficzne szczegóły, bo... No byłoby ciężko. A, właśnie, tutaj nam dochodzą wasze listy wysyłane w butelkach. Tak, wysyłacie nam te listy w butelkach i one do nas dochodzą, wbrew pozorom. Właśnie kamerzyska mi tu podsunęła, że powinniście tam zostawić jednak troszkę alkoholu, żebyśmy sobie mogły coś golnąć. A nie, my tak tutaj o suchym pysku siedzimy, a wy obalacie flaszki, żeby nam wysłać list. Bardzo niemiło z waszej strony, notabene. Nie potrafię się zachować, nie, kamerzysko? Często mi włazić w twarz. Nie jesteś taka ładna z bliska. I tak, wysyłacie nam te wiadomości, że chcielibyście dostać Kida, tudzież współrzędne geograficzne Kupy Wysp, archipelagu Kupy Wysp, naszego archipelagu i Wyspy Kupy. Tylko widzicie... Wyspy Kloca, przepraszam. Wyspy Kloca. Teraz nagle pobieram jakiś dziwny przekaz głośnościowy z telewizji, chyba Trwam, który mnie lekko rozprasza. Myślę, że damy radę. Kamerzyska, kupimy się tu w górę? Tak, za pomocą Kilofa zbieram nagrania z Dobra, nieważne, w każdym razie jakieś tam dźwięki. No ale mniejsza o to, tak, prosicie o współrzędne wyspy Kloca. Ja myślę, że my wam te współrzędne damy dopiero w ostatnim odcinku, gdyż dlategoż poniewóż... Tak, jeszcze byście, nie wiem, no, chcieli nas tutaj odwiedzić, a my tutaj survivala napierdalamy i... Moi drodzy, no nie może być tak, że ktoś nas tutaj, wiecie, no odwiedzi, no. Ojojoj. Tam, że troszkę inaczej wyjdziemy, no ale nieważne. Teraz kamerzyska o... Przepraszam, trzeba było takiego facepalma niewidocznego strzelić. Kamerzyska tutaj nam uskutecznia sztukę lewitacji. Ale to normalne. Kamerzyska gdzieś widzi węgiel, ale ja go, powiem szczerze, nie widzę. A no jest, dobrze. I teraz uwaga, bo to będzie przetrudne zadanie, gdyż dlategoż ponieważ... Jak znam moje szczęście. Tak, nie dostanę... Nie możecie nas odwiedzić tutaj, dlategoż też nie dostaniecie informacji, gdzie Wyspa Kloca się znajduje, przed tym, zanim my skończymy tutaj survivować, survivolić, czy jak chcecie, to sobie odmieniajcie. Myślę, że to rozwiąże wasze... Czy kamerzyska kojarzy, czy byśmy miały jeszcze jakieś pytania z butli? Kamerzyska nie kojarzy. Ona tam chyba coś jednak wycisnęła z tej butelki, jak widzicie, zaniki pamięci są. No, ale przy naszej kamerzysce to jest dość normalne. Policzka cholerna. Widzę, widzę. Powiem wam, że survivolić tą kobietą nie jest łatwo, no ale cóż. O, dirt się skończył. Pewnie nie złapię, no oczywiście, że nie. Moglibyśmy pożyczyć od naszego kolegi Husiosława, ale aktualnie no, myślę, że nie miałby nam jak przesłać. Ale wiemy, że dirt od Husiosława jest awesome, więc zawsze będziemy ciepło o nim myśleć, gdy będziemy kopać dirta. Dobra, tu jest Jezus, ile tutaj jeszcze mamy rzeczy do... Au! To była, widzicie, to była szkoła szybkiego zeskakiwania. W taki oto sposób możecie szybko znaleźć się na dole, żeby szybciej zebrać węgiel. Prawda? Prawda? No. A my wszystko coś z interakcją, macie problemy.
Coś na tych wakacjach tam ją pojechało i właśnie dostaję informację od kamerzystki, jak dobrze, że ona jest taka spostrzegawcza, bo w życiu nie wpadła na to, że robi się ciemno. I pewnie zaraz dostaniemy po dupie od jakichś mega potworków. Znaczy od tubylców z tutejszej wyspy. Fuck! Zapomniałam, że mogę wam rozświetlić ten jakże cudowny świat. A już się naprawiam. O Jezus. To był zeskok w 100% planowany, tak też miało być. Dobrze. Kamerzystka, jesteś ready, bo się będziemy w górę tentegować. Plusk, plusk, plusk. Ty lewituj, bo ty jesteś lewitująca sucza, a ja buduję sobie wyjścia. Oj! Kamerzystka, rani mój. Dobra, słuchajcie. Było ciężko, prawie nie przeżyłam spotkania z pewnym tubylczym, dzikim pająkiem. Ale dało radę. Tylko troszkę mnie spierdolił ze skały, więc musimy się budować od początku. Takie widzicie, są te mordercze pająki z wyspy Kloca. Klocuchowe pająki. Tak, latrynowe pająki. To jest to. Słuchajcie, niech no ja się odnajdę. Jaki kurwa guzik. Oj. Nie, wiecie. Z takimi pająkami trzeba walczyć odważnie, nie wolno im okazywać strachu. Chyba nakurwiać z miecza i uciekać. To jest, myślę, najlepsze rozwiązanie. Ucieczka w żaden sposób nie jest okazywaniem strachu. Oj tam. Polujemy. Trzeba zdobyć wełnę, żeby nam później było ciepło w dupcie. Kamerzystka marznie w nocy, więc... Dobra, słuchajcie, teraz plan jest taki... Jak dobrze, że oni kamerzystka cię nie słyszą. Że zrobimy sobie mieczyk i inne takie przyrządy z żelaza. I wtedy wyruszymy na jaskinie inne. Także... Wiecie, na survivala się trzeba przygotować. Ała. No pamiętajcie się wykąpać przed wejściem do domu. Kamerzystka, umyj giry! Uda się. No jak widzicie, nie okazałam strachu i dało radę. No chodź tu, babo! Jak widzicie, kamerzysta jeszcze no, nie do końca ogarnia użycie tej nowej kamery i ujęcia. Mogą być lekko dziwne, no, natomiast ciężko jest mi odpowiadać za tą pindzie, bo ja po prostu nie ogarniam. No, widzicie, no, takie jest już moje życie, ja się z nią muszę męczyć na co dzień. Wiem tylko, macie przez te parę minut odcinka, którego mam nadzieję czas ona kontroluje. Właśnie stwierdziła, że kontroluje czas jakby pewną częścią ciała, której nie posiada, co mnie lekko zdziwiło, ale... Dobra, no. Jezu, znowu słyszę tego... Chujka słoneczna. Gdzie mamy gościa? O Jezus. Spieprzaj! Kurwa, spieprzaj!
Nie. Nie rozbijesz, ile ja jestem ta ogarnięta. Tak, ja muszę pomyśleć, ile materiału budulcowego jest nam potrzebne. Będziemy potrzebować na pewno miecz. To, że mój drzepek, jak twierdzi tutaj moja cudowna koleżanka z pracy, wygląda, jakby założyła gacie na głowę. Zaraz zmienię ten ubiór specjalnie dla niej. Przecież ona się zna na modzie w tym związku. Nie to, żebym była w związku z kamerzystką, ale jestem. Jestem, no, lubisz to, sucza, lubisz to. Dobra, ale te nagrania na RedTube'a troszkę później z Wyspy Kloca. Złaź mi z mojej maszyny do robienia różnych dziwnych rzeczy. Taka maszyna jest w ziemi, żeby ci to nie przeszkadzała. Kamerzysta. Zakładaj gacie na łeb. Bierz te gacie. Zejdź z tej skrzyni. Czemu ty chodzisz z piaskiem w łapie? Okej, okay, to wszystko wzruszyło ramionami. Dobra, no powiedzmy, że... Weźmy jeszcze jednego... miecza na wszelki wypadek. Albo nie, no kilo, weźmiemy jeszcze jednego. I w sumie pójdziemy do łóżka, wiem, że tylko na to czekaliście, idziemy do łóżka, chodź. No chodź, chodź ze mną do łóżka. Za blisko są potwory, no. No dobra, robi się dzień, Jezu. Sąsiadów, jak widzicie, co nie miera. Na Wyspie Kloca zawsze się trafi jakiś miły sąsiad. Ale uda mi się, kamerzystka, ogarnij. Udamy się teraz w tamtym kierunku na poszukiwanie jaskini, tak? To idziemy. Właśnie tutaj myślę, że tak troszkę sobie poświetlamy okolice, gdyż nie chcemy nieprzyjaciół. Znaczy, wiemy, że nasi sąsiedzi trochę boją się światła, ale ogólnie to olejemy ich i będziemy szli do przodu ostro, bo nie ma co. Oj, sąsiedzi zaczęli się palić. Gorące, chłopaki. Kamerzyska? Słuchajcie, kamerzyska dostała dzisiaj helikopter. Jak widzicie, nasze studio. Helikopter. Troszkę nam się, widzę, trasa zmieniła. Wow! Kamerzystko? Kamerzystko, to jest masakryczne. Płyniemy. Uwaga, płyniemy. Poszukiwaniu. Poszukiwaniu tajemniczej jaskini. Pod tajemniczą wysepką. Plum plum. Plum plum. Jestem Jezusem i chodzę po wodzie. Oj, kamerzyska zrobiła takie, oj, jak brechi za mną płyną. Dobra, kopiemy się w dół, kamerzyska. Czy ty jesteś ready? Tak się tylko wydaje. On nie ma łopatki. Uwaga, i teraz jest bardzo ważna nauka. Pamiętajcie, zawsze kopcie pod sobą, bo a nóż jest pod wami lawa i się spalicie. Będziecie gorący. To
co jest bardzo dobre, więc uczymy się kopać pod sobą. Tak? Rację mam? No. Tomaszewska naprawdę nie ogarnia, ile minut trwa ten odcinek. Okej. Okay. Tomaszewska dzisiaj nie zauczyła swojego chuje zegarka. Innych takich. Słonecznego takiego, żeby działał w jaskini. Na sprawa pod fundamentami załapaliśmy się na kawałek ziemi. Trochę mnie martwi brak jednak jaskiń pod tą. Tomrzyskę też martwi. No mnie martwi jeszcze bardziej, skoro Tomrzyskę nie martwi. Myślę, że już czas się kopać w bok. Taka mężyska na to. Dobrze. Masz, babo, światło. O, mamy gravela, pokupiłem się w dół. Już widzicie, kto w tym związku lubi patrzeć z góry. Łano, nie wsadzaj mi łupa. Ta mężyska mnie kiedyś nerwowo wykończy. Ta mężyska, czy mam odpowiednie światło do nagrywania? Też mnie to straszne. Słuchajcie, żeby nie było wątpliwości. Telewizja SRAM odwala takie numery, że stać ich na helikoptera, a nie stać ich na mikrofon. No. Helikopter, przepraszam. Ja dzisiaj mam jakieś takie problemy z tym. Może to dlatego, że kamerzystka dzisiaj ma wyjątkowo jędrne ręce. Sparowała dzisiaj balsamem ujędrniającym pośladki łapy i... Podobno smarowa moje pośladki balsamem, powiem wam szczerze, że tego nie pamiętam, więc... Nieduże prawdopodobieństwo, że robiła to na śpiocha. Dobrze, że nie słyszeliście akurat jej wypowiedzi, gdyż była po prostu straszliwym kłamstwem! Może ja lubię na śpiocha, to nie znaczy, że wszyscy muszą o tym wiedzieć. Oczywiście wcierać balsam w pośladki. Innego, no. Słuchajcie, coś... Ziemia nam jest nieurodziwa. Zaraz zjedziemy pierwszego kilofa, a jaskini jak nie było, tak nie ma. Co powiedział? Kinofa. Nola. Pola. Jak zwał, tak zwał. Nie dokopaliśmy się jeszcze do złota, żeby nasza cudowna tutaj pani kamerzystka mogła śpiewać, nie? Spierdalaj. Spierdalaj. Ale będzie rozwód po tym, powiem wam, że... O! Ale dokopaliśmy się do... Dokopałyśmy się do końca... Końca wyspy Kloca. I pozostaje nam teraz nic innego, jak kopać w dół i powiem wam, że jak skończymy tego... No follow, Nola. Myślę, że skończymy ten odcinek w tym jakże zacnym miejscu.
Następny odcinek, kto wie, może nagramy już będąc w jakiejś jaskini. Co na to ma cudowna komarzystka? To się cieszę, że po prostu do niej mówię, ona jest jak dziecku z pewną... Ech, masakra. No nic, to dziękujemy wam za kolejny odcinek. Nie rzucaj we mnie piachem. Ani dyrtem. Ani stonem. Teraz rzucasz we mnie koblem. Nasza kamerzystka, jak widzicie, miała lekkie zatrucie pokarmowe. Wymiotuje nam tu dziś. O Jezus, ale jajki. I w taki oto cudowny sposób zakończymy dzisiejszy odcinek naszej wyprawy na Wyspę Kloca. Mamy nadzieję, że wam się podobał. Czekamy na kolejne listy w butelkach i oczywiście z alkoholem w środku. Dalej będziemy odpowiadać na wasze cudowne pytania. I cóż, myślę, że telewizja Trwam stwierdzi, że czas antenowy nam się powoli kończy. Sram. Znaczy nie, że sram teraz i się zamurowałam, tylko telewizja sram. Tak, i kończymy, także komentujcie, tak, wysyłajcie nam te cudowne listy w butelkach. Subskrybujcie, czyli co tydzień włączajcie nasz cudowny program w cudownej telewizji sram. I zapraszam was na kolejną wyprawę na Wyspę Kloca. Nie zapomnijcie tam przez wciśnięcie takiej cudownej łapki dać nam znak, że podobało wam się, podobała wam się nasza wyprawa. To tak naprawdę tyle. Ja dziękuję, ze mną była moja cudowna kamerzystka Młoteczka, która jak zwykle cudownie świeciła mi biustem. A wy trzymajcie się. Cześć!